Słuchajcie, moja robloxowa rodzina stwierdziła, że mnie opuszcza, dlatego że nie umiem sobie z niczym poradzić, ale ja im zaraz udowodnię. Zarobię pieniądze, wymyślę coś, wpadnę na jakiś plan, już mam coś w głowie, więc teraz wchodzę tutaj i zobaczycie, na co ja wpadłam. To jest genialny pomysł. A teraz krótka przypominajka, jak to się stało, że moja rodzina ode mnie odeszła. Zobaczcie, to jest mama. Chcieliśmy porozmawiać i podjęliśmy decyzję. Jaką decyzję? Przykro mi, że musi do tego dojść. Mamy dość tego, że ciągle wydajesz nasze pieniądze na tworzenie gier Roblox. Co? Twoje gry zawsze przegrywają i nikt ich nie lubi. Jak to? Jak to, tato? Jak mogliście tak powiedzieć do mnie? Ja się tak staram zawsze, jak robię te gry. Udowodnię wam, że się mylicie i staniecie się najbardziej bogatymi rodzicami. 4 godziny płaczu później. No niestety, widzowie, musiałam płakać, ale teraz wpadłam na pomysł, że w końcu stworzę grę, która im się spodoba i która zarobi masę pieniędzy, więc teraz klikajcie łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jedna gra więcej, która mi wpadnie do głowy. Dawajcie, klikajcie, żeby było jak najwięcej tych pomysłów. Używamy tutaj komputera, klikam i mamy. Dobra, co my możemy tutaj wymyślić? Stwórz grę. A zobaczcie, jaką mam tutaj karteczkę napisaną. Uwaga dla siebie, stań się bogaty i sławny i udowodnij, że rodzina się myli. To jest mój cel numer 1. A po lewej mam tutaj taką smutną rodzinkę. Znaczy, zdjęcie jest wesołe, ale jest smutna minka na nich, bo oni mnie zostawili. Ale ja im pokażę. Dobra, stworzymy grę. Uwaga, jaki wybieramy motyw? Czy coś ma być stare, czy to ma być w stylu western? Burza mózgu, wybieramy. Niech to jest coś western. O, dobra. Gatunek, fighting lub FPS. Wybieramy, widzowie, co? Fighting, co? Rozgrywka. Simulator czy kartraj? Dobra, kartraj. Uwaga, programowanie, uwaga, klikam, klikam. Widzowie, a wy w tym czasie klikajcie subika, czerwony przycisk z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Wbijam, ile? 100 tysięcy na tym kanale, już niedługo tyle będzie. Dobra, skończone. Temat western, fighting i kartride. Nie wiem, co z tego wyjdzie, co wyjdzie za miks tej właśnie mojej mieszanki, ale uwaga, wypuszczamy grę i zarobiliśmy kasę. Możemy teraz stąd wyjść, okej, okay, wychodzimy i patrzcie na to. Ja mogę sobie kupić więcej miejsca za te pieniądze, które zarabiam za grę. Aha, i wtedy jak ja sobie zarobię sporo kaski, to będę mogła taką chatę sobie wielką to wybudować i na pewno moja rodzina wróci, ha. Mogę zatrudnić najlepszego przyjaciela, zobaczcie, za 3 dolary, wow. A czy można sobie te dolary jakoś tu przyspieszyć? Mamy sprint za 39 robuxów, gotówka razy 2 za 30 robuxów, pobożni menadżerowie, co to w ogóle jest? Gotówka razy 2 przez 10 minut, przez 30 minut. Może weźmiemy sobie to za 55 robuxów, kupię sobie razy 2 pieniądze i będzie mi szybciej się naliczała tutaj kaska, więc mamy to, kupiliśmy. No i teraz idziemy zarabiać. Dalej tworzymy te gry. Uwaga, tak, tak, stworzymy grę. Widzowie, teraz wybieramy razem. Realistyczne czy futurystyczne? Co my tutaj wybieramy? Realistyczne, to jest fajna. Fajna jest gra, jak jest realistyczna. Budynek czy RPG? Dobra, budynek, budynek. Dobra, niech jest to. Dobra, programowanie, tak, tak, tak. Ustawienia, tutaj wszystko wpisuję. No, 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 klocek do klocuszka. Uwaga, uwaga, koniec, tak. Mamy tutaj wypuszczoną grę, elegancko. Jest dobra. I plus 4 dostaliśmy tutaj właśnie sobie dolce. I ulepszenie możemy sobie też zrobić. Wzmacniacz Wi-Fi. O, to by było spoko, jakbyśmy sobie tutaj wzmocnili Wi-Fi. To będzie szybciej wypuszczanie swojej gry. I to kosztuje 2 dolary. Kupiłam sobie to. Najpierw muszę, wiecie, zainwestować w jakieś tutaj ulepszenia, żeby potem produkt tych gier szła lepiej, jakość gry kosztuje 4 dolary. No dobra, ale muszę najpierw tutaj sobie jeszcze stworzyć grę, więc wybieram stare, cokolwiek tutaj kliknę, sportowe. No wiecie, może w końcu się trafi coś, co będzie mega. Story, o, story. Ja lubię bardzo historię. Możecie też wbić na moje poprzednie filmy, o których nagrywałam. Właśnie tam były takie różne historyjki związane ze świętym Mikołajem. Bardzo fajne, polecam, możecie wbić. Uwaga, mamy plus 4 dolce. Dobra, to jeszcze kolejną stwórzmy. Zobaczmy, czy ona się wybije. Klasyczna, dobra, budynek, no. No tak, edukacyjna, lololo. Programowanie, cyk, 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 01, to tutaj klikam, wszystko sobie, 3 sekundy, 2, no i mamy już ile kaski? Wypuszczamy grę, mamy 11 dolców, dobra, ulepszamy teraz jakość gry przede wszystkim i może przyjaciele szybciej wydają gry, może to byśmy sobie wybrali. Okej, okay, teraz straciłam wszystkie pieniądze, więc muszę dalej tworzyć grę. Wybieramy klasyczną, wybieramy sport, wybieramy race, o, niech będzie race.
programowanie, czy idzie szybciej. Wydaje mi się, że idzie szybciej i że ta gra będzie lepsza. O, zobaczcie, tutaj mam po prawej stronie już wskaźnik fanów. Mam już ich 4, ale dużo. Wypuszczamy grę. Okej, elegancko. Plus 6 dolców. I następną tworzymy. Tutaj teraz już dostaję za grę 6 dolców. Wcześniej dostawałam 1, potem razy 2 chyba było. Dobra, stare. Na komedia. Do obi. O, obi tworzymy, widzowie. Raz, dwa, trzy. Ja bardzo lubię grać w obi, więc niech jest obi. Tutaj sobie tworzymy. Uwaga, klocuszek. Tak. Mamy wypuszczoną gierkę. Czy jakieś ulepszenia? Nie. Na razie nie bierzemy tych ulepszeń, widzowie. Wychodzimy sobie z kompa. Trzeba trochę odpocząć. Ja bym sobie kupiła tutaj swojego kolegę. Zobaczcie, tu jest Nubek. On będzie pracował. Siema, Nubek. O, już mam 6 fanów. On ma też kompa i też będzie tworzył mi grę, więc będzie łatwiej. Pójdzie szybciej. Zobaczcie, on programuje. Na. I teraz może ja bym tutaj ulepszyła coś. Czekajcie. O, Nubek przed chwilą zarobił mi tutaj pieniądze, więc weźmiemy sobie jakość gry 8 dolców. Okej. I co jeszcze bym mogła... O, znowu mi zarobił. To teraz wzmacniacz Wi-Fi. Jeszcze sobie polepszymy. I może w następnym kroku zobaczymy. Dobra, teraz tworzymy grę i zobaczymy, ile ja zarobię. Klasyczna science fiction... O, horror. To będzie dobrze. Meaning niech jest. Programujemy. Ja jestem ciekawa, jaki mix by wyszedł rzeczywiście z tych właśnie tutaj propozycji, które ja wybieram, jaka byłaby ta gra w rzeczywistości. Wypuszczamy grę. Uwaga, plus 10 dolców. Dobra, jeszcze jedną tworzymy. No, nie ma co czekać. Kartony z komedii. Dobra. Symulator niech jest. Uwaga, 6 sekund. Tylko 6 sekund trwa budowanie gry. Jakie to jest proste. Okej, mamy to. Wypuszczamy grę i świetnie. Mamy 48 dolców. To kolejną jeszcze. Szybko. Stare. Tutaj wybieram komedii. Szybko. Obi niech jest. I programujemy. Cyk. Mamy już 12 fanów. Robimy się coraz bardziej sławni. Coraz więcej osób gra w naszą grę. Więc super. Wypuszczamy i plus 10 dolców. To teraz ulepszamy. Tak. Wzmacniasz Wi-Fi. Jakość gry. Dobra, jakość gry dajemy. Jakość gry i znajome wiedza niech jest. A teraz wychodzimy stąd i muszę w końcu też ulepszyć swoją chatę, nie? Okej, zatrudnij przyjaciela kolejnego. Elegancko. A tutaj mamy zatrudnij kierownika zespołu za 94 dolce. Można też tutaj rozwinąć chyba dalej swój dom za 30 dolców. O, to już mogę. Klikam i wchodzę. Wow! Co jest? My możemy nawet na zewnątrz tutaj mieć swojego kumpla za 55 dolców, czajcie to? A tutaj są jakieś Bonsi Patrick, plac zabaw za 800 fanów, czyli fani też są ważni, za fanów też można sobie coś zbudować, czyli ja chcę mieć jak najwięcej fanów, no dawajcie, ale to jest w ogóle śnieżnie. Dobra, teraz muszę chyba zrobić ja coś, ja muszę tutaj użyć komputera i stworzyć kolejną grę, żeby to szło szybciej. FPS, dobra, wybieramy sobie byle co, ważne, żeby grę stworzyć, coś tam się uda, będę bogata, już 20 fanów, tak, jak najwięcej, dawać, ja chcę dużo. Okej, wypuszczamy grę, kolejną tworzymy, na, tak, wojsko, może edukacyjna, dobra, już 102, już zaraz będzie 120 w sumie, więc co za różnica, uwaga, jest, mamy to, świetnie, to teraz ja bym musiała sobie, wiecie co, widzowie, to ulepszyć, żeby to szło szybciej, to wszystko sobie tu wykupię. Znajomy, nie, tego nie mogę, więc jeszcze jedna gra, robimy kartony, tak, horror, lalala, obi, o, to jest dobry pomysł i uwaga, tworzymy grę i teraz sobie polepszymy tam właśnie, zrobimy ulepszenie, o, już 108, elegancko, niedługo mi się skończy czas właśnie podwójnej gotówki, o nie, dobra, teraz ja chciałam sobie to kupić, to kupiłam i elegancko mamy to, dobra, to teraz twórzcie mi jakieś fajne gry, twórzcie mi, potrzebuję pieniędzy, dawać pieniądze, o, on budynek, zobaczcie, on sobie wybiera, tutaj jest napisane w dymku nad nim, że on wybiera budynek, gra wydana plus 22 dolce, ale super, a tu jest kuchnia, może bym coś zjadła, nie ma tutaj lodówki, nic nie ma, 5 fanów można prezenta, o, to ja już mam tyle. Uwaga, kliknęłam i co? Mam dekoracje w postaci właśnie prezentów i mam tutaj kolejne, zobaczcie. Wow, nie mogę uwierzyć, że to robię. Ej, co ja dostałam tutaj za ten, za dymek? Wow, ale jestem szczęśliwa, robię gry, moja rodzina może do mnie wróci. No i nadszedł ten moment, widzowie, że właśnie w tym oto momencie zatrudniamy kierownika zespołu. Uwaga, wchodzę. Mamy to! O, jest kierowniczka! Witamy panią kierowniczkę na pokładzie tutaj w naszej pracy. Tutaj tworzymy grę. Pamięta pani, ja muszę wydać super grę. Muszę być bogata, sławna, żeby rodzina do mnie wróciła. Taki jest cel. Jakie ona ma ręce do góry? Ona jak taki ochroniarz wygląda, no tu pilnuje. Tutaj proszę wszystkiego pilnować, żeby szło wszystko zgodnie z planem. Okej, można kupić kup aprobaty rodzinny za 20 milionów? Co? Ojeju, ja się chyba tego nie dowiem.
poczekam. Dobra, trochę kaski nam się tutaj uzbierało, mamy 450 dolców, więc teraz idziemy sobie kupować dalej. Chyba będę mogła dopiero na zewnątrz. Okej, kolejny pracownik się przyda za 55 dolców, muszę ich mieć jak najwięcej i jeszcze jeden, żeby oni mi tu pracowali, programowali, no robić mi te gry. I jeszcze jeden mi tutaj starczy, mamy już tylu pracowników. O, to jest Smajslo, zobaczcie, burza mózgów, programowanie, Smajslo! Smajslo siedzi tutaj przy komputerze i pracuje. No i dobrze, programuj mi te gry. O, on wie, jakie gry są najlepsze. Proszę mi tutaj wybrać jakąś dobrą, żebym dobrze tutaj zarabiała i była bogata i sławna. Okej, tutaj są coś za fanów. Za fanów jeszcze ich aż tyle nie mam. Tu jest zatrudnij menadżera. Nie dość, że kierownik, to może nawet menadżera. I kolejny przyjaciel jest za 700 dolców. Za 125 fanów są kwiaty. Wow, ale tu trzeba dużo pracować, żeby coś osiągnąć. Dobra, dobra, idę zobaczyć. O, gra wydana, dobra. Kaska wpadła. Elegancko. To ja teraz idę dalej pracować. Może ja bym tutaj jakiegoś update'a zrobiła, ulepszenie, tak? Wzmacniacz Wi-Fi kupujemy, jakość gry. Wzmacniacz Wi-Fi jeszcze level 1. Czekajcie, tutaj może jeszcze albo nie, bo już mi nie starczy, więc teraz muszę zrobić sobie grę, żeby zarobić. Okej, klikamy. Burza mózgów. Klasyczna. Nawal. Niech będzie story. Okej. I elegancko. Teraz szybciej mi się ładuje moja tutaj gierka. Uwaga. No i mamy ją, to świetnie. 15 dolców tylko dostałam. Ej, czy mi się przewidziało? Dobra, sportowa jakaś, zrobimy sobie explore. O, już, gra w programowaniu. Uwaga, już mamy klocuszek do klocuszka i już budowanie gry i jest skończone, wypuszczona gierka, mamy ją, 307 dolarów, bo teraz mi się nie mnoży raz dwa, już mi się skończył właśnie ten Game Pass, ale zobaczymy, dobra, no jakoś damy radę, nawet bez tego sobie poradzimy. Adventure, okej, zrobimy jakąś tutaj przygodę. Rounds, dobra, uwaga, ta gra może być spoko, już mam 84 fanów, dużo osób gra w moją grę, jestem mega zadowolona. Okej, wychodzę, no mamy 400, jeszcze troszkę brakuje, więc czekajcie widzowie, ja poczekam, aż oni sobie tutaj dla mnie zarobią i wtedy zatrudnię kolejnego pracownika za 700 dolców. A ty? Ona tutaj podchodzi, ty w ogóle coś robisz czy nie? Dobra widzowie, mamy już ponad 1000 dolarów, prawie 1700, więc możemy zatrudnić kolejnego pracownika, który też będzie dla mnie zarabiał. Zobaczcie, już kolejny jest za 1600 prawie, ale będziemy mogli sobie zrobić właśnie kwiatki. Zobaczcie, udekorowaliśmy sobie właśnie tutaj przed moim domkiem kwiatki i to dzięki fanom, bo miałam ich 125, teraz mam aż 150, ale oni rosną. Coraz więcej fanów wchodzi na moją grę. Jestem już szczęśliwa, szczęśliwa, la 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 la. Dobra, zobaczcie, biznes się kręci, gra idzie do przodu, więc elegancko. Tutaj Sebek siedzi i mi tutaj programuje. Tutaj Nubek, tam na dole jest Smajslo, także każdy tutaj coś robi. Nie ma to tamto. Teraz przydałoby mi się tutaj 3000, żeby zrobić tego menadżera. No dobra, no to poczekam chwilę, aż mi się kasy uzbiera i zrobię tego menadżera. Dobra widzowie, uzbierałam już ponad 3000 dolarów. Idziemy sobie tutaj kupić tego menadżera. Patrzę tylko, czy wszyscy pracują, tak, programowanie, burza mózgów, elegancko. Co, ten tu śpi? No nie, muszę go obudzić. Proszę mi tu wstawać. Już, do roboty. Nie ma spania w pracy. Nie, no ja naprawdę muszę zatrudnić tutaj menadżera, który będzie wszystkiego pilnował. Za 3000 właśnie go kupuję i niech on tutaj chodzi i pilnuje. Nikt nie może spać. Oni mają programować, robić mi tutaj wszystkie gry, zarabiać, bo ja muszę być bogata i sławna. Teraz bym mogła sobie coś kupić za fanów, jeszcze nie, ale widzowie, to powoli rośnie, mam już 257 fanów, ale was jest dużo więcej, wiem, bo przecież mnie oglądacie. Teraz zostawiam wszystko w rękach mojego menadżera, niech on się tym zajmie, ja tutaj wrócę za jakiś czas i zobaczę, czy już moja rodzina wróciła, czy już w końcu mnie doceniła, że jestem bogata i sławna, bo stworzyłam super, mega sławną grę na Robloxie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek, wbijajcie też na mój Instagram, Facebook, linki macie w opisie i też na drugi kanał, Pat jest, tam są filmy z Minecrafta. Subskrybujcie ten kanał, bo odcinki z Robloxa są codziennie.